Wszystko z Węgier pochodzi, dlatego ja muszę mówić po węgiersku, bo to przecież światowy język. Kto nie zna węgierskiego, nie może się poruszać po tym świecie. My naszych chłopaków na front nie wyślemy. Niech tam idą i się biją Polacy i niech walą głową w ten rosyjski mur, bo i takie tezy powszechnie można usłyszeć. O korupcji na Węgrzech możemy zrobić, panie redaktorze, zupełnie odrębną audycję i byłaby barwna, ciekawa i weselsza niż Pawlaki i Kargule w samych swoich. Orban był antykomunistą i sam chodził pod ambasadę Chin, żeby demonstrować w imieniu wolnego Tybetu, ale to tylko profesor Guralczyk i paru innych pamięta. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my jako społeczność historii realnej pomagamy. Drugi kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Trzeci kciuk dla KFD. Oczywiście, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Coś dla aktywnych fizycznie widzów historii realnej. Zajrzyjcie tam koniecznie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Bogdan Guralczyk. Czołem, panie profesorze. Dzień dobry, nie po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Na pewno. Bardzo miło pana gościć tradycyjnie. Jak się udała majówka? A była węgierska i nie było to tylko pielgrzymka do papieża. Byłem w ciągu długiego weekendu w Budapeszcie. Właśnie zlądowałem prawie prosto do pańskiego studia. Także będziemy rozmawiali, drodzy państwo, dzisiaj o Węgrzech, o Orbanie, o tym, co się dzieje w Budapeszcie. Pan profesor świeżo wrócił z tego miasta, z Węgier. Także bardzo interesujący odcinek się zapowiada. Ja tylko zapytam, czy zjadł pan gulasz? Polacy w ogóle pod pojęciem gulaszu rozumieją taką przyprawę, czy danie mięsne, a gujasz lewesz to jest po prostu zupa taka wodnista z kawałkami mięsa. Zjadłem i to, żeby się nikt do mnie nie czepiał. No dobrze. Ale najbardziej to ja lubię holasli, czyli zupę rybną, bardzo specyficzną, która wymaga bardzo dużo pracy, jest pracochłonna i nie śmiem swojej małżonki zbyt często gonić, żeby ją przygotowywała. Dobrze, ja jadłem tą zupę kiedyś z sumem i była rzeczywiście fenomenalna. Z sumem najlepsza, tak jest. Horcio, horcio. Dobrze, przechodzimy do rozmowy, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów historii realnej. Dziękuję Państwu, że oglądacie nasze kolejne programy. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie, bo dzięki temu możemy funkcjonować. I uwaga, historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red is bad i książki. Panie profesorze, Viktor Orban powiedział następujące zdanie. Prezydencie Trump, wróć! Proszę pana o komentarz. No po pierwsze, Viktor Orban nie po raz pierwszy to powiedział. Po drugie, w przeciwieństwie do innych polityków nie zmienił zdania i nadal trzyma się Trumpa, bo trzymał się go bardzo, kiedy Trump rządził i trzyma się go bardzo do dzisiaj i już wielokrotnie. I również w tym wywiadzie dla Radia Koszut, do którego pan nawiązuje, potwierdził, że czeka na Trumpa, bo jak Trump wróci, to wojna na Ukrainie się zakończy, a w ogóle do niej by, gdyby był Trump, nie doszło. Bo Trump, tak jak i papież, no i oczywiście papież Franciszek oczywiście i naturalnie Viktor Orban, oni są Bejke Party, oni są zwolennikami partii pokoju, są za pokojem, a nie chcą wojny. Natomiast jak była pielgrzymka papieska, to owszem, bezustannie było solidarność, pokój, uchodźcy nawet. Natomiast ani razu nie słyszałem słowo Rosja, a już na pewno nie było słowo agresja. W tym sensie to bardzo specyficzne.
No i pielgrzymka papieska niewątpliwie jest wydarzeniem ostatnich dni, tygodni, a Orban mówi ostatnich 30 lat, ponieważ no, przyniosła Węgrom coś bardzo ważnego, poczucie, że są ważni. Rzeczywiście uczestnictwo było bardzo duże. No, po tej pielgrzymce chodziłem po Budapeszcie i widziałem, że w centrum i Budy na wzgórzu budańskim i w centrum Pesztu, powiedzmy słynna Váci utca czy Vörös Marty tér, to połowa albo i więcej była Polaków, bo przyjechali na pielgrzymkę i pozostali na długi weekend 2-3 maja, więc Polacy tam byli i warto im teraz trochę z polskiego na nas wyjaśnić, o co tam chodzi, nie tylko oglądając różne suweniry. A chodzi przede wszystkim o to, że Viktor Orban bardzo się czuł dowartościowany tym, iż nie jest przedmiotem ostracyzmu, tak jak jest w NATO czy w Unii Europejskiej, że przyjechał papież, że w ten sposób koncelebrował mszę i konsekrował Viktora Orbana i jego samodzielne rządy. I pod tym względem Orban ma rację, mówiąc, że to jest niebywały sukces od 30 lat, mimo że sam rządzi niepodzielnie od niespełna 13. No ale może te 30 dociągnie, bo takie ma zamiary. W ogóle uczulam państwa, z ostatnim dniem maja tego roku Orban będzie miał 60. No w zeszłym roku, jak była msza specjalna koncelebrowana z tego powodu, że miał 59 lat, to już go uznano za największego węgierskiego polityka od czasu świętego Stefana. No to podejrzewam, że tym razem dzwony zabiją w wielu kościołach, a nie w jednym. No i sam jestem ciekaw, jak te urodziny będą obchodzone. Panie profesorze, sprawdziłem przed naszym programem, że katolicy na Węgrzech to 37,2% całej populacji. Na Węgrzech jest problem taki, że jak były te wielkie Węgry, potem poszatkowane traktatem Trianon po pierwsze i powtórzone traktatem z Paryża po II wojnie światowej, to w zasadzie cały Siedmiogród i wschodnie Węgry były kalwińskie, były protestanckie i do dzisiaj są. Z tym, że Siedmiogród oczywiście jest również grekokatolicki i wschodniochrześcijański ze względu na mieszankę ludności tamtejszą. Natomiast katolicy to byli labance, to byli współpracownicy Austro-Węgier, to byli ci, co kierowali się na zachód i na zachodzie Węgier szczególnie są katolicy. Na dodatek węgierskie społeczeństwo może nie w takim stopniu jak czeskie, no, ale jest powiedzmy neutralne i Kościół nie odgrywa aż tak wielkiej roli, jak nawet w sąsiedniej Słowacji, o Polsce nie mówiąc. Zresztą na mszę papieską węgierskie linie kolejowe MAF, a nawet Orban rządzi dekretami, właśnie mu je przedłużono do końca tego roku, zresztą powołując się na wojnę, podczas gdy on wojny nie chce. To Orban rządzi dekretami i nawet prywatne linie kolejowe użyczyły za darmo miejsc, żeby pielgrzymi do Budapesztu przybyć mogli, co oni też zrobili. No i przybyło też bardzo wielu nie tylko Polaków, również Słowaków, szczególnie z południowej części, no bo to są również dwujęzyczni Węgrzy, węgierscy Słowacy, czy Słowaccy Węgrzy, różnie to można nazywać. W tym sensie katolicyzm nie jest i nie był religią nigdy dominującą na Węgrzech i jest orientacją prozachodnią. Węgrzy w większości, zresztą sam Orban z pochodzenia jest protestantem, podobnie było z admirałem Hortym. W tym sensie ten katolicyzm jest jedną z religii, bo jeszcze jest jedna bardzo istotna
rzecz szczególnie dla kanału, który nazywa się Historia, czy Historia Realna tym bardziej. Mianowicie Miklós Horthy nie został postawiony przed Trybunałem w Norymberdze z jednego podstawowego powodu, a mianowicie w ostatniej części, niestety zbyt późno, przeciwstawił się Holokaustowi na Węgrzech. Wszystkich Węgrów zgodnie z niemiecką precyzją wywieziono do Auschwitz, wszystkich Żydów węgierskich ze wschodniej części byłego Imperium Austro-Węgierskiego, ale w getcie w Budapeszcie została znaczna, wiele dziesiąt tysięcy ludzi i Horthy nie pozwolił, żeby ich wywieziono i za to był szanowany i do dziś ma dobrą kartę pod tym względem, ale efekt jest taki, że przy Dohány utca, kto Budapeszt zna, to wie, o czym mówię, jest największa w naszym regionie synagoga i piękna w sensie architektonicznym. Zresztą w jej ścianach jest tabliczka, że tu urodził się Theodor Herzl, czyli ten założyciel syjonizmu. Wszystko z Węgier pochodzi, dlatego ja muszę mówić po węgiersku, bo to przecież światowy język. Kto nie zna węgierskiego, nie może się poruszać po tym świecie. Żarty żartami, ale poważna rzecz jest taka, że na Węgrzech po II wojnie światowej do dziś jest największa społeczność żydowska, głównie w Budapeszcie. I to też ma znaczenie i dla polityki Viktora Orbana, który na przykład bardzo cieszył się wielkim jakby koleżeńskością. Nie powiem, że przyjaźnią, bo w taką w polityce nie wierzę. Za stary i za dużo siwych włosów mam, żeby w takie coś wierzyć. Z Benjaminem Netanyahu przecież Orban trzyma sztamę. W tym sensie Węgry są bardziej złożone pod względem, powiedzmy, są bardziej ekumeniczne i no niepodobne do Polski i były i są. Tym niemniej katolicyzm odgrywał i chrześcijaństwo tym bardziej. Orban zresztą odwołuje się nie tyle do Watykanu, do katolicyzmu, tylko do wartości chrześcijańskich. No właśnie. I to jest jego istota. Panie profesorze, to ja zacytuję Orbana i bym chciał, żeby pan wytłumaczył tę koncepcję naszym widzom, bo on powiedział tak, że Waszyngton i Bruksela znajdują się w uścisku liberałów cały czas, ale to już ten świat liberalny przechodzi do historii, a na Węgrzech wykluwa się nowy porządek ideowy i Węgry, uwaga, są inkubatorem systemu przyszłości, a ten system to jest, uwaga, nieliberalna chrześcijańska demokracja. To co to jest? Miękki autorytaryzm? Jak pan to ocenia, tą dychotomię przedstawioną przez przywódcę węgierskiego? Po pierwsze, Orban nie mówi tego po raz pierwszy. To, co pan cytuje, to jest konferencja, która jeszcze w chwili, kiedy rozmawiamy, w Budapeszcie trwa. To jest Conservative Political Action Conference. To jest takie doroczne spotkanie konserwatystów amerykańskich, głównie republikanów. Zapoczątkował je jeszcze Ronald Reagan w 1974 roku i teraz jest to siedlisko nacjonalistów amerykańskich i skrajnej prawicy republikańskiej i skrajnej prawicy amerykańskiej. I oni od pewnego czasu, czy to w Japonii, a od ubiegłego roku również na Węgrzech, organizują sesje wyjazdowe i konferencje wyjazdowe i taka odbyła się tuż po pielgrzymce papieskiej w Budapeszcie. Orbanowi nie udało się ze względu na agresję rosyjską na Ukrainę doprowadzić do czegoś, co ja publicznie nazywałem sojuszem karmelickim i teraz on szuka innej drogi. Najpierw o tym sojuszu karmelickim, a potem do tego, co pan postawił jako pytanie. Otóż Viktor, węgierski parlament, który każdy chyba zna wizerunek i zdjęcie, nazywa się Orszakház i to jest bardzo dobra nazwa, czyli dom
ojczyzny, wewnątrz tego budynku były wszystkie władze, i parlament, i urząd prezydenta w południowym skrzydle, i urząd premiera w skrzydle północnym. I najpierw, to już w pierwszej dekadzie tego stulecia, wyprowadził się stamtąd urząd prezydenta do Szandor Palota na Wzgórzu Budańskim, tam gdzie kiedyś za Hortiego i przed II wojną światową był urząd premiera. Natomiast przez ścianę dosłownie był dawny klasztor karmelitów, który odrestaurowano, i tam całkiem niedawno, w połowie minionej dekady, przy dużych kontrowersjach ze strony naczelnego architekta Budapesztu, przeprowadził się Viktor Orban i tam przyjmuje swoich gości. I to tam za jego biurkiem i jego najważniejszych urzędników stoi mapa Wielkich Węgier, która wzbudza tyle emocji, no bo to pokazuje, że ma on intencje rewizjonistyczne. I w tym sensie Orban, jak pamiętamy, również z naszymi władzami budował ten sojusz karmelicki. Raz spotkali się nawet w Warszawie, tuż przed samą rosyjską agresją było spotkanie w Madrycie i mówiono, że to jest sojusz sił antyeuropejskich, eurosceptycznych, i budował to Viktor Orban. Orban po prostu w małej, niespełna 10-milionowej społeczności, chociaż on cały czas od kiedy ma niepodzielne rządy, czyli od kwietnia czy maja 2010 roku, on się prezentuje jako wódz Węgrów, a nie Węgier, bo Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy, a granice to jest coś zupełnie innego. Czyli Orban się prezentuje jako przedstawiciel Węgrów zamieszkałych na Węgrzech, tak jak my je rozumiemy w sensie polityczno, powiedzmy, narysowane na mapach, ale również w sensie etnicznym, a to już jest zupełnie inna śpiewka, bo już jest nie 10, tylko prawie 15 milionów, bo i cała diaspora, i głównie w krajach ościennych. I tam to rosyjska agresja przydusiła, i wtedy Orban przestawił wajchę zgodnie ze swoją zasadą, że pójdzie w kierunku bardzo bliskich mu ideowo i programowo skrajnych republikanów. Bardzo mu odpowiadał Donald Trump, bo pragnę przypomnieć, że od początku XXI stulecia Viktora Orbana do Waszyngtonu nie przyjmowano, bo już uznawano, że będzie krzewił wartości nieliberalne, że będzie robił to, co właśnie robi. Natomiast Trump Orbana po raz pierwszy przyjął, i Orban od tamtej pory czeka na powrót Trumpa albo przynajmniej trumpistów. I uzasadnia, że wtedy wojny ukraińskiej nie było, bo to jest wojna Słowian, a nie Węgrów. My, naszych chłopaków węgierskich, to cały czas słychać. Teraz jak byłem ten tydzień czy 8 dni w Budapeszcie, to też to słyszałem. My naszych chłopaków na front nie wyślemy. Niech tam idą i się biją Polacy, i niech walą głową w ten rosyjski mur, bo i takie tezy powszechnie można usłyszeć. Panie prezesie, przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale poruszył pan bardzo ważny wątek, który myślę, że naszych widzów bardzo interesuje. Nie chciałbym, żeby on gdzieś nam uciekł w trakcie naszej rozmowy, bo powiedział pan, że Orban budował to z Polską najpierw, te swoje koncepcje, no ale właśnie. Potem, czy wojna na Ukrainie i zupełnie inne podejście polskich władz do tej wojny i zupełnie inne podejście władz węgierskich spowodowało to, że drogi Budapesztu i Warszawy się rozeszły? Rozeszły się i nie rozeszły. Żeby nie być gołosłownym, rzadko to robię, ale pokażę. Parę osób zawsze może po węgiersku przeczytać. To jest wymiana moja, bo ja potrafię pisać po węgierskiemu także, w jedynym opozycyjnym dzienniku Népszava, i tytuł jest Volt egyszer egy tengely. Była sobie
pewnego razu oś. Oś Budapeszt-Warszawa. To w ubiegłym roku się ukazało i to jest wymiana listów moja i takiego liberalnego intelektualisty bardzo ważnego na Węgrzech Laszlo Lengyela. Teraz oczywiście mniej widocznego ze względu na węgierskie realia. W tym sensie my zawsze mówimy, że Polak, Węgier, dwa bratanki, potem, że będzie jeszcze tu w Warszawie Budapeszt, cytuję słynne słowa z Wiecu, i że jest oś Budapeszt-Warszawa. No i wziął Putin i spieprzył ta robota i oś wzięła i pękła, rozsypała się w sensie wymiaru wschodniego. Natomiast oś jest i podejrzewam, że będzie, jeśli chodzi o wymiar zachodni, a mianowicie jedna rzecz to polityka wobec Stanów Zjednoczonych i do tego jeszcze trzeba będzie wrócić, ale druga i ważniejsza, bo papież wyjechał, mszę miał w niedzielę i w niedzielę wieczorem po 18 Budapeszt jego samolot opuścił, a już dwa dni później w Budapeszcie był nie kto inny, tylko komisarz do spraw budżetu Unii Europejskiej, pan Hahn, polityk austriacki, kiedyś samorządowiec, żeby rozmawiać o pieniądzach, bo Węgry, tak jak i Polska, nie mają KPO, nie mają tych środków po covidowych. Viktor Orban pod jednym względem zachowuje się wypisz wymaluj jak nasz minister Zbigniew Ziobro. Mianowicie on mówi, że niech te środki pokovidowe są podzielone, jak wiemy, na dwie transze. Jedna to jest pomoc bezzwrotna i druga to są nisko oprocentowane kredyty. I Orban nie zgadza się, to samo co u nas mówi minister, na to, żeby było uwspólnotowienie długów, że to jest utrata suwerenności. I Orban tej sumy, na Węgrzech to chodzi o 9 miliardów euro, od początku nie chciał. Natomiast druga, te datki, czy danina, czy dary, jak zwał, tak zwał, to miało być 7,2 miliarda euro. Węgry, tak jak i Polska, nie wypełniły kryteriów i już ponad miliard 400 milionów straciły euro, ale nadal 5,8 miliarda euro jest w grze. I teraz tak, Hahn przyjeżdża, żeby dyskutować, rozmawia z samym Viktorem Orbanem, bo kto z Orbanem nie rozmawia, to nie rozmawia w ogóle, nie ma o czym rozmawiać. Rozmawia z ministrem finansów, który się Worgo nazywa, tylko że Michał, a potem z minister sprawiedliwości, to jest pani, też Worgo, tylko Katalin. I po rozmowach tych wyjechał i nic nie powiedział. I sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo dzień po wyjeździe komisarza unijnego Parlament Węgierski, co już wiem, że odbiło się echem i w naszych mediach, przyjął odpowiednie ustawy, mówimy, i Węgry dostaną pieniądze. Otóż tu jest spore nieporozumienie. Po pierwsze, zapomnijmy o tych nisko opodatkowanych pożyczkach. Węgry ich nie chcą. Czy dostaną KPO, jest wielki znak zapytania, bo z chwilą, kiedy Hahn był w Budapeszcie, pani Věra Jourová, komisarz z Czech pochodząca, znana i bardzo dobrze władzom polskim, powiedziała, że nie będzie żadnych pieniędzy tych pokovidowych w przypadku, kiedy nie zostaną spełnione wszystkie kamienie milowe. U nas się o tym też rozmawia. Węgrom postawiono ich 28, oni twierdzą, że 23 są spełnione, ale to jest przedmiotem debaty i teraz ma to trafić do Parlamentu Europejskiego. Już Zieloni wystąpili z taką inicjatywą, bo różnica między Polską a Węgrami, czego się na ogół nie wie
w stosunkach także jakże skomplikowanych teraz z Unią Europejską i o te pieniądze jest, polega na tym, że u nas te pieniądze z KPO nie napływają w wyniku wniosku ze strony komisarza Timmermansa i Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast w sprawie Węgier wniosek do tegoż samego Trybunału poszedł w wyniku głosowania większościowego w Parlamencie Europejskim. I to Parlament Europejski trzyma Komisję Europejską i samą Ursulę von der Leyen, czy dać Węgrom pieniądze, czy nie dać. I jest bardzo ciekawe, co się stanie w najbliższych dniach, ale równocześnie jeszcze ciekawsza jest inna rzecz. Węgry nie dostają też, albo nie dostały pieniędzy z tego długoletniego, siedmioletniego, tak zwanych kohezyjnych, siedmioletniego budżetu, a to jest 22 miliardy euro. I mówi się, że jeżeli dostaną, to najwyżej połowę, bo 6,3 miliarda z tej sumy komisja im zamroziła. Czyli tu są gra o wielkie pieniądze, wielką stawkę. Orban, podobnie jak władze polskie, tylko nasze są bardziej niekonsekwentne, zrozumiał, że te pieniądze należy chociaż częściowo mieć, że one są mu bardzo potrzebne. Zresztą to się, będąc teraz na Węgrzech, bardzo odczuwa. Mam nadzieję, że w czasie naszej rozmowy dojdziemy i do takich przyziemnych rzeczy, jak to wygląda oddolnie. Natomiast rozpoczęła się wielka gra i władze unijne w większości powiadają, nie, Parlament Węgierski przyjął tylko ustawodawstwo dostosowujące Węgry do wymogów państwa prawnego, a w ogóle nie doszedł do kwestii związanych z korupcją. A Węgry w statystykach oprócz Bułgarii są najbardziej skorumpowanym państwem w Unii Europejskiej i OLAF, ta specjalna agencja unijna, ma niezwykle trudne zadanie i non-stop robotę związaną z Węgrami. O korupcji na Węgrzech możemy zrobić, panie redaktorze, zupełnie odrębną audycję i byłaby barwna, ciekawa i weselsza niż Pawlaki i Kargule w samych swoich. Ale powiedzmy, że to jest temat odrębny. Temat jest w tej chwili, że Węgry, podobnie jak i Polska, pieniędzy dotychczas nie dostały. Orban jednak robi wszystko, żeby te pieniądze dostać, za wyjątkiem tej jednej kategorii, o której wspomniałem, że nie chce uwspólnotowienia długu. To mniej więcej, jeśli chodzi o stan stosunków z Unią Europejską. Z Ameryką, bo i tośmy poruszyli, jest zupełnie inaczej, bo to jest NATO. I tutaj mamy bardziej skomplikowaną grę, ponieważ węgierskie władze coraz częściej, czy tu ustami samego Viktora Orbana, czy ministra spraw zagranicznych Szijjártó, no podważają sensowność sojuszu. Stoimy zupełnie, czyli jeśli chodzi o Brukselę, to Warszawa z Budapesztem jeszcze jakieś znamiona, jeszcze oś się zupełnie nie zdarła i nie spróchniała. Ale jeśli chodzi o NATO, no to my stoimy po przeciwległych stronach barykady. I w tym sensie Amerykanie zaczynają dociskać. Przejawem tego było coś, co i u nas się odbiło głośnym echem, zamknięcie tego banku rosyjskiego, tej szpiegowni, no ale przyszli Chińczycy i już swój bank otworzyli i chcę państwa uczulić, bo to niezbyt dociera, mimo że u nas zdominował i to dobrze dyskurs publiczny o Węgrzech .hu, ale trzeba jeszcze dodawać pewne rzeczy, bo nawet na niespełna 10-milionowe Węgry dużo się tam dzieje, mianowicie kiedy już po agresji rosyjskiej rozsypywała się chińska koncepcja 16 czy 17 plus 1, dzień przed naszą rozmową
władze czeskie powiedziały, że wycofują się z tej formuły, a wcześniej wycofały się z niej już trzy państwa bałtyckie, a Polska i Rumunia w zasadzie też już zawiesiły, a Słowacja z kolei, tak jak Czechy, bardziej nawiązuje stosunki z Tajwanem niż z Chinami, to Chiny ze strachu trochę dały ogromną pożyczkę Węgrom, która łącznie mówi o prawie 8, niewiele ponad 8 miliardów euro na jedną inwestycję zaledwie pod Debreczynem na fabrykę akumulatorów dla samochodów elektrycznych. To, przepraszam, panie profesorze, widziałem, że Węgrzy nie są zachwyceni tym, którzy mieszkają w pobliżu tej fabryki, bo jakieś wielkie protesty, przecież to będzie degradacja środowiska. Właśnie, degradacja środowiska, bo policzono, że na tę inwestycję potrzeba będzie więcej wody niż zużywają sąsiedni Debreczyn, to jest miasto 230-240 tysięcy mieszkańców, bo na Węgrzech jest Budapeszt i Szwidyk. Jest Budapeszt, ponad 2 miliony, a resztę to Miskolc, Debreczyn, Segedyn czy Szeged po 200 milionów albo niespełna mieszkańców. Czyli Węgry to jest Budapeszt i prowincja. No i prowincja ta wokół Debreczyna się buntowała, ale Chińczycy najpierw przysłali swoich robotników, a teraz, ciekawostka, wprowadzili tam swoje roboty i robota trwa, bo to ma być fabryka dla wszystkich samochodów elektrycznych, głównie dla niemieckich firm samochodowych, które i tak już na Węgrzech montownie mają. No i to jest w toku i coraz więcej Chińczyków i coraz więcej chińskich interesów jest widocznych. Cześć, ale panie profesorze, a co na to Amerykanie? Co na to Amerykanie, że Węgrzy się mocno związują? Ewidentnie, no po prostu wprowadzili sankcje wobec Węgier, w tym wobec jednego Węgra, byłego dyplomatę, który był wiceprezesem tego banku, no i z coraz większym nieufnością i podejrzliwością patrzą na to, jak Węgry w ramach sojuszu postępują. Tam jest jeszcze jedna rzecz, która Amerykanów może mniej dotyczy, ale dotyczy nas, to jest ta kwestia zboża i produktów rolnych z Ukrainy. Jak wiemy, ona jest na topie w tej chwili w Polsce, ale również na Węgrzech. I Orban powiedział, zero wpuszczania towaru ukraińskiego na Węgry. To jest i pszenica, i olej, i różne, i kukurydza, różne inne rzeczy. Nie zwraca uwagi, że władze bułgarskie się na to zgodziły. Nie zwraca nawet Orban uwagi na to, że w Polsce trwa, stoi duża zabawa w tej sprawie. Natomiast on mówi, że nie wpuści i równocześnie powiada, że nie pozwoli na to, żeby żołnierze węgierscy brali w jakiej formie, jakiejkolwiek formie udział w tym, co się dzieje na wschód od granic węgierskich. I Amerykanie coraz bardziej naciskają. Bardzo aktywny jest tam obecny ambasador, który jest oczywiście wrogiem administracji Orbana, a jak był poprzedni, to Orban z nadania Donalda Trumpa, to Orban go osobiście w swojej rezydencji przyjmował. Nie dziwota, że teraz chce, żeby Trump wrócił. No tak, czyli co, można powiedzieć, panie profesorze, że czasami się mówi w Polsce, że Węgry są koniem trojańskim Rosji w Europie, a tak na dobrą sprawę może się okazać, że są koniem trojańskim Chin. Tak. Dodam, bo to też ciekawostka dla państwa, że w Budapeszcie jest jedyne w Europie Środkowej i Wschodniej już w tej chwili gimnazjum, nie tylko szkoła podstawowa, dwujęzyczna. Kto się interesuje biegami szybkimi na lodzie, to zobaczy węgiersko-chińskie pary, bo to są już Węgrzy chińskiego pochodzenia, urodzeni z chińskich rodziców na terytorium Węgier. A dlaczego tak się stało? A to też ciekawostka dla państwa. Jak rozpadał się poprzedni system, no to Chiny jeszcze były niepomiernie biedniejsze niż Europa,
No i zaczęli Chińczycy się pchać w naszym kierunku, czyli 89-90 rok, i wyczuli, że są linie Tarom, rumuńskie linie lotnicze, którymi łatwo i tanio można przylecieć do Europy. I tym Taromem, samolot za samolotem, lecieli chińscy obywatele, wysiadali autostopem na Węgry, bo Węgry zniosły nieopatrznie wymóg wizowy dla obywateli HRL. Jak się zorientowali, że tych obywateli HRL już jest 50, a może 70 tysięcy, bo wtedy ich nikt nie policzył, to ówczesny minister spraw zagranicznych Gejza Jesieński szybciutko poleciał do Pekinu i za zgodą łaskawą władz chińskich wprowadził znów obowiązek wizowy. Ale na Węgrzech powstała mniejszość chińska. Ją bardzo dobrze widać. Ona wydaje dwie gazety, też o zasięgu przynajmniej na strefę niemieckojęzyczną. Dwie gazety po chińsku drukowane są w Budapeszcie. Jest ta szkoła dwujęzyczna i jest mniejszość chińska, która już zwróciła się do władz parlamentu, do Laszlo Kövéra, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, czyli powiedzmy marszałka Sejmu w naszym rozumieniu na Węgrzech, żeby uznano to za mniejszość, bo wtedy się subsydia z budżetu dostaje. Nie dostali, bo udowodniono im, że jeszcze 30 lat nie będą. Teraz już przedłużono, że będzie to 50 lat, żeby tych subsydiów nie dostali. Ale Chińczycy na Węgrzech bardzo są widoczni, również w sensie sklepów, domów handlowych, i to jest coś, nad czym bardzo się będzie kiedyś głębiej zastanowić. A jeszcze wisi w powietrzu, teraz nie rozdmuchiwana, bo wszyscy o tym Debreczynie i o tej fabryce akumulatorów, ale przecież Orban wypchnął Sorosza, bo to ten zgniły zachodni liberalizm, czyli Uniwersytet Środkowoeuropejski, no ale istnieje na agendzie kwestia wejścia do Budapesztu Uniwersytetu Fudan, wstępne porozumienia z Szanghaju, ten uniwersytet, drugi najważniejszy w Chinach, on może do Budapesztu wejść. To jeszcze przed nami. Bardzo ciekawe. Ja słuchałem z dużą uwagą tego, co pan mówił o tej społeczności chińskiej na Węgrzech. Mamy porównanie ze społecznością wietnamską w Polsce, która jest wspaniała po prostu. Uważam, że są najlepsi imigranci, którzy do nas przyjechali. Pracują po prostu bardzo ciężko na sukces swoich dzieci. Bardzo jest to pozytywne, mi się wydaje, dla Polski zastrzyk nowych obywateli z Wietnamu. Ale, panie profesorze, teraz o polityce. Krytykujemy dzisiaj Orbana za politykę wobec Rosji, która nam się nie podoba, ale może jego pragmatyczna polityka wobec Chin powinna być wzorem dla Polski. My też mamy położenie geograficzne pomostowe między wschodem a zachodem. Przechodzą te wszystkie nitki, mogą przechodzić nowego jedwabnego szlaku przez Polskę. Może Polska, tak jak Orban, powinna pragmatycznie podchodzić. Oczywiście mieć dobre stosunki z Ameryką jako naszym szeryfem tutaj tej części Europy, ale może powinniśmy też handlować z Chińczykami, czy też może to jest niemożliwe już w dzisiejszym świecie, który dzieli się na obozy? Handlować powinniśmy i musimy, i co więcej, powtarzam jak mantrę również teraz, że jest w interesie Chin, żeby wejść do Europy Środkowej, do Polski czy na Węgry, bo oni się pchają w kierunku Niemiec, Europy Zachodniej. I stąd nakreślili te dwa jedwabne szlaki. Ale tutaj jest znowu wielopoziomowa odpowiedź. Jedna jest chińska. W Chinach reżim staje się coraz bardziej autorytarny. Od 20 zjazdu ubiegłorocznego Komunistycznej Partii Chin mamy rządy jednoosobowe. Narasta napięcie, jest cały czas eskalacja napięć w stosunkach chińsko-amerykańskich. Nie wiadomo kiedy i jak się zatrzyma. Rozpoczęła się już wojna również o chipy, o półprzewodniki. Na agendzie jest absolutnie kwestia Tajwanu i relacje w tej chwili równorzędne z Chinami i ze Stanami będzie bardzo trudno utrzymać. Szczególnie Polakom, bo my jesteśmy w przeciwieństwie do Orbana
zawieszeni na Amerykanach, może nawet aż zanadto. I to jest jedna strona odpowiedzi. Druga jest węgierska. Viktor Orban już w pierwszej dekadzie tego stulecia, co mogę nawet własnymi publikacjami, ale najlepiej jego wypowiedziami udokumentować, doszedł do wniosku, że Zachód jest w odwrocie, natomiast następuje ogromne wzmocnienie szeroko rozumianego Wschodu, czyli i Chin, i Japonii, i Korei, i Tajwanu, i w pewnej mierze również jak najbardziej Indii. I Orban w tamtym kierunku poszedł. Jak tylko doszedł do niepodzielnych rządów, to ogłosił Keletinitas, czyli strategię otwarcia na wschód. Początkowo wydawało się, że chodzi mu tylko o biznes, o handel, o jak najlepsze relacje gospodarcze, ale okazuje się, że już po 4 latach, w 2014 roku, ogłosił, że u siebie buduje demokrację nieliberalną, czyli system nieliberalny. Nie ma na Węgrzech checks and balances, systemu równowagi i kontroli, który nie jest tylko trójpodziałem władzy, tylko oprócz egzekutywy, rządu, legislatywy, parlamentu i organów sądowniczych są jeszcze niezależne, szczególnie od rządu, media i niezależne, szczególnie od rządu, społeczeństwo obywatelskie. A na Węgrzech jest nie tylko rząd, a tak naprawdę tylko Viktor Orban, bo w rządzie też jest każdy mu podporządkowany. Czyli mamy coraz większe zbliżenie w sensie aksjologicznym i wartości. No i to już jest bardziej skomplikowana sprawa aniżeli u nas, no bo u nas, jak jest, każdy widzi, a na Węgrzech rządy są też już zdecydowanie jednoosobowe i to w żadnej mierze nie współgra z tak zwanymi kryteriami kopenhaskimi, jakie są wymogami, żeby do Unii przystąpić. Węgry w tej chwili z tą rzeczywistością do Unii by nie wstąpiły. Tylko mi jedna rzecz nie pasuje w tej całej układance. To znaczy, jeżeli się buduje, tak jak Orban, chrześcijańską Europę konserwatywną, no to przecież Chiny to komuna. Czy to nie jest tak, że coś tutaj zgrzyta? Ja rozumiem, że Chiny są nieliberalne, no dobrze, ale to jest system komunistyczny. Czerwone gwiazdy, czerwone sztandary, Mao Zedong, no a Orban się przedstawia jako obrońca Europy z tradycyjnych wartości. To a Orban nie jest antykomunistą? Jak on może się dogadywać z czerwonymi Chińczykami? Orban był antykomunistą i sam chodził pod ambasadę Chin, żeby demonstrować w imieniu wolnego Tybetu. Ale to tylko profesor Guralczyk i paru innych pamięta, bo kto tam sięga przez zamierzchłe czasy. Natomiast Orban po pierwsze liczy i wie, gdzie są pieniądze. To po pierwsze. Drugie, mówi o Munka Alopu Renzer, czyli systemie o zbudowanym na pracy, a to już z Chińczykami współgra. Mówi o wartościach chrześcijańskich, ale rozpoczyna je od czego? Od rodziny, że rodzina to jest mężczyzna i kobieta. I w te debaty nie wchodzimy, są ideologiczne, ale w sensie aksjologicznym Orbanowi pod wieloma względami coraz bliżej do systemów autorytarnych, stąd on się w zasadzie wkomponował w system narodów turańskich, czyli tych pod egidą Turcji. No węgierski ma słowa naleciałości tureckie, bo Węgrzy ponad 200 lat pod tureckim jarzmem byli, ale to nie znaczy, że są tureckojęzyczni, a jednak weszli do takiego sojuszu, co pokazuje, że Orban gdzie może wychodzi z tej, jak on mówi i co bezustannie powtarzają jego media, co teraz naocznie i nausznie, że tak powiem, słyszałem, no powtarzają, że ta zgniła Europa i zgniły Zachód pod demokratami w Ameryce i o lepiej nie mówić pod jakimi biurokratami w Unii, w Brukseli, w tym eurokołchozie, no to oczywiście, że jemu bardziej odpowiada dryl i powiedzmy surowa dyscyplina, jaką zaprowadza u siebie Xi Jinping.
No dobrze, panie profesorze, to teraz sprawa, która pojawiła się w naszej rozmowie, ale to jest naprawdę pasjonujące. Mówi trochę, pojawia się tutaj taki paralela, czy też porównanie Polski z Węgrami. Polska też po II wojnie światowej straciła olbrzymią część swojego terytorium, 47% Wilno, Lwów, ale ma... Coś w zamian zyskała. Tak, no, słucham? Coś w zamian zyskała. Tak, oczywiście. Węgry nie zyskały nic. Tak, tylko co mam na myśli? Znaczy, to mam na myśli to, że Polska ma doskonałe stosunki z Litwą, ma doskonałe stosunki z Ukrainą. Jak się zmieni na Białorusi reżim, to pewnie będzie miała doskonałe stosunki z Białorusią. Natomiast no, politycy w Polsce nie fotografują się z mapami Rzeczypospolitej, na której jest Lwów i Wilno. Prowadzą zupełnie inną politykę. Tymczasem pojawia się ten wątek Wielkich Węgier, tej mapy, którą Orban nosi na szaliku piłkarskim, mapy, która się pojawia na zjazdach jego partii, na tak zwanej ściance. Proszę powiedzieć, z czego wynika ta różnica między Polską i polskim podejściem do byłych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, a Węgrami i Orbanem i podejściem do byłych terytoriów Królestwa Węgier? Panie Piotrze, cały tom Węgierski syndrom Trianon na ten temat napisałem. Kryptoreklamówka, a nawet reklama całą gębą. Proszę przeczytać, bo to jest istotne, żeby zrozumieć. Viktor Orban po prostu gra na nostalgii za Wielkimi Węgrami, za koroną świętego Stefana. To był największy zasięg terytorialny Węgier za Franciszka Józefa. I w tym sensie to jest dosyć szeroko popierane. Dlatego Orban wygrywa wybory między innymi. Są inne przyczyny i powody tego. I jedno wyjaśnienie, które powinno być rozstrzygające, chociaż nie musi. Mianowicie takie, że jak była bitwa pod Mohaczem, gdzie Węgrzy ponieśli straszliwą klęskę w 1526 roku, i za chwilę zajęto i Budę, i Buda była przecież miastem kresowym dla Imperium Ottomańskiego. Polecam wszystkim, żeby się udali na Gülbobo, na wzgórze budańskie, gdzie jest pierwszy poeta, a zarazem namiestnik Imperium Ottomańskiego pochowany. Niedawno sam Recep Tayyip Erdoğan jeździł, żeby to otwierać, bo z tureckich pieniędzy to zostało odbudowane. Bardzo polecam tym częstym polskim turystom, żeby to zobaczyli. No to wtedy Węgry by były pod tureckim jarzmem, a Siedmiogród, stąd nasz Stefan Batory, bo to książę siedmiogrodzki, wywalczył sobie w ramach Imperium Tureckiego pewną autonomię i przez prawie 200 lat kontynuacją kultury węgierskiej, języka, cywilizacji był Siedmiogród i Kolozsvár, dzisiejszy Kluszno-Poka, a wcale nie Buda, bo jeszcze nie było Budapesztu. I jeżeli tak się patrzy na historię i rozumienie, no to to zupełnie zmienia, bo to tak jakby nam wyrwano Małopolskie z Krakowem, a nie tylko Morskie Oko, a Węgrzy mówią, nasza korona świętego Stefana Morskiego Oka nie bierze, ale Nedec, Niedzice i Spisz to i jak najbardziej. No właśnie, wyjaśnijmy to, panie profesorze. Na tej mapie Wielkich Węgier, paradoksalnie, o czym mało kto wie, taki malusieńki kawałeczek. Sześć polskich wiosek tkwi. No właśnie. I zamek w Niedzicy tracimy od razu. Tak, obejmuje to kawałek Polski. Ja byłem w zamku w Niedzicy wiele razy, bo w pobliżu zawsze jeżdżę na nartach w Jurgowie i w innych tych miejscach w pobliżu i tam węgierska rodzina do jeszcze przed wojną w II Rzeczypospolitej trzymała. W II wojnie światowej. Tak, mieszkała w tym zamku, czyli rozumiem, że gdyby marzenie Orbana się spełniło o Wielkich Węgrzech, to i Polska by utraciła kawałeczek terytorium. Nie będzie w Warszawie, ale w Niedzicy może być. No dobrze, dobrze. Panie profesorze, powiedział pan o Kluż. Kluż jest dzisiaj na terytorium Rumunii, tak? Czyli jeżeli największy spór terytorialny w cudzysłowie Węgry mają z Rumunią, bo tam jest największa część tego. Obrazowo, panie Piotrze, to jest tak. Węgry obecnie, jak są narysowane na mapie, mają 93 z małym ułamkiem
tysiące kilometrów kwadratowych. Polska ma 312 tysięcy, prawda? A na rzecz Rumunii, tracąc Siedmiogród, straciły 103 tysiące kilometrów kwadratowych. Czyli na rzecz samej Rumunii straciły większy obszar, aniżeli Węgry są dzisiaj narysowane na mapie. I jeszcze tam na samym końcu, na południowym wschodzie, jest kraina Seklerów, prawie milionowa mniejszość górali węgierskich, którzy najczystszą węgierszczyzną, jeździłem do nich, muszę jeszcze książkę napisać, jak dożyję, bo to warto, tylko teraz nie chcę się wpisywać w węgierski rewizjonizm, ale to jest fascynujący przypadek, jak się kultura ponad 100 lat w wyodrębnieniu od państwa jednak utrzymuje i zachowuje. Dobrze, panie profesorze, żeby zamknąć ten wątek, czy to jest tylko takie gadanie? W tym sensie, że... Stosunek Viktora Orbana do Ukrainy i do Rosji pokazuje, że nie jest to tylko gadanie. A co ma to wspólnego stosunek do Ukrainy, do Rosji z koncepcją Wielkich Węgier? Bo jeśli by chciał Viktor Orban zrealizować swoje marzenia na szaliku, nie mówiąc na mapie, to musi być jakaś zawierucha europejska. Gdyby Władimir Putin był skuteczny, gdyby Ukraina się rozpadła, to kto wie, czy Ruś Zakarpacka znowu z węgierską mniejszością nie byłaby na Węgrzech, czy z Węgrami związana, a stamtąd już tylko taki mały skoczek i już się jest w tej Székelyföld, czyli w tej krainie Seklerów, i każdy, kto trochę kuma, rozumie, no to to widzi. Ja to zdecydowanie widzę i mówiłem o tym od lat. Ja zastanawiam się po prostu, czy to nie jest na tej zasadzie, że on to mówi, bo to jest popularne na Węgrzech, może na tym zbić kapitał polityczny, zyskać głosy, nie wiem, wielu setek tysięcy wyborców, ale gdyby tak co do czego, pragmatyczny polityk, jakim jest Orban, chyba rozumie, że gdyby ten Siedmiogród odebrał Rumunii, to jest trochę science fiction, bo oba kraje są w tych samych sojuszach politycznych i wojskowych, no to by dostał w prezencie kilka milionów Rumunów. No to marzenie o Węgrzech dla Węgrów, wielkich Węgrzech dla Węgrów, skończyłoby się państwem wielonarodowym, więc pytanie, na ile to jest rzeczywiście poważne zagrożenie i czy na przykład w Bukareszcie to tak traktują, czy też patrzą na to z przymrużeniem oka? Nie, w Bukareszcie i nawet na Słowacji traktują to poważnie, widzą, że to są dosyć mocne uderzenia. Oczywiście nieco inaczej to wygląda w ramach Unii Europejskiej. Ja zresztą po Siedmiogrodzie i do tej krainy Seklerów wielokrotnie jeździłem, więc znam nie tylko Węgry sam jako takie. I chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o Siedmiogród, to Węgry go zdaje się nie, bezpowrotnie straciły, dlatego że ta mniejszość węgierska robi się coraz mniejszą mniejszością. Została tylko tak naprawdę ta kraina Seklerów, ale ona jest 950 kilometrów w prostej linii od Budapesztu, a 250 jakieś od Braszów tam stamtąd w kierunku Bukaresztu. Więc to jest rzeczywiście coraz trudniejsze do realizacji i myślę, że pragmatyzm wskazywałby bardziej na umiejętne granie w ramach Unii Europejskiej, gdy nie ma granic, prawda? Można robić wszystko. No ale Viktor Orban od początku grał i gra na nucie nacjonalistycznej, na nucie, że my Węgrzy, my jesteśmy wielkim narodem, dumnym narodem, nie do pokonania. No i jeżeli jego akolici mówią, że jest największym wodzem od króla świętego Stefana, no to czym on może przejść do historii? Wszystko, panie Piotrze, co sobie jako dziecko wymarzył, kolejna nasza rozmowa, Wolczut Dobos, on tam sobie pałac po Habsburgach w tej chwili odbudowuje, a w miejscowości, w której się wychował, i ten pałac po Habsburgach połączył kolejką wąskotorową, bo kiedyś taka za Habsburgów chodziła i on sobie wymarzył i pobudował to z unijnych pieniędzy. A jak go zaatakowano, że coś takiego robi i nikt tą kolejką nie jeździ, to mówi, no to puszczę ją dalej do Székesfehérvár i nad Balaton, bo wtedy już turystów będzie więcej. Zabawa trwa,
Orban zrealizował wszystko, ma już klasztor i swoją siedzibę w klasztorze, ma już stadion piłkarski kryty vis-a-vis w domu, w którym się wychował, będzie już w zasadzie ma gotowy pałac po Habsburgach, no i co mu zostało? Wielkie Węgry, prawda? No tak, dobrze, drodzy państwo, panie profesorze, zobaczymy jak... A nic nie powiedziałem, jak Węgry wyglądają. No właśnie. A Węgry jest... mają arsztop, czyli... Panie profesorze, to tak. Jest właśnie wielki finał naszej rozmowy. A, no to dobrze. Bo ja chciałem właśnie zapytać, rozmawialiśmy, drodzy państwo, o polityce, zobaczymy jak Viktor Orban, jak jego saga się skończy. Na razie się to nie zapowiada, a teraz, drodzy państwo, jak państwo wiecie, tanie linie z Polski latają do Budapesztu, można też dojechać pewnie pociągiem, jest to bardzo popularne miejsce. I pytanie do pana profesora, warto czy nie warto? Co by pan polecił widzom historii realnej? Piękna wiosna, się zbliża mam nadzieję, czy warto pojechać do Budapesztu nad Balaton, czy to jest fajne miejsce? Do Budapesztu zawsze warto, to jest przepiękne miasto i cieszę się, że i tam mam dom i spędziłem wiele lat, bo wiele lat spędziłem i zawsze tam wracam minimum 2-3 razy w roku, więc w tym roku jeszcze na pewno ponownie pojadę. Z tym, że to miasto pięknie wygląda w samym centrum, gdzie są turyści, natomiast bardzo widać już zaniedbanie tej struktury tkanki miejskiej, która jest tak naprawdę XIX-wieczna, jeśli pójdzie się dalej w głąb Budapesztu. I to jest jedno. Drugie, że oczywiście tak jak i u nas dokucza inflacja, jest ogromna drożyzna. Inflacja na Węgrzech jest najwyższa w Unii Europejskiej, tak pokazują statystyki i tak pokazuje praktyka. Orban robi co może, wprowadził arstop, czyli wprowadzenie takiej górnej granicy zakupu, a to kilograma mąki, a to kilograma cukru, a to litra oleju, a nawet części kurczaka z grzbiety i skrzydełka. To wszystko wypisane na tablicy, mogę pokazać i Węgrzy są zadowoleni, że rząd o nich dba, ale muszą kupować jeden rodzaj oleju, jeden rodzaj mąki, jeden rodzaj cukru, bo te inne już są po rynkowych cenach. Była też bardzo niska arstop na benzynę, teraz znowu jest 580 forintów za 95. Sam tankowałem, to jest prawie 7 zł, więc porównywalna cena z naszą, ale już wyżej nie można, przynajmniej tak twierdzi rząd. Więc mamy ręczne sterowanie gospodarką i doszło nawet do ostrego spięcia między Michał Wargo i szczególnie Viktorem Orbanem, czyli ministrem finansów i premierem, a szefem Narodowego Banku, Moliornem Zeti Bank, Dirk Matolci, który mówił, że wracamy do komunizmu. Czyli jak pan pytał, czy Węgry z Chinami mają coś wspólnego, no zaczynają mieć, bo jest gospodarka sterowana, a na dodatek jeszcze rządy są... Orban jest przeciwko wojnie, jest za pokojem, ale wprowadził rządy na mocy dekretów i właśnie sobie je do końca tego roku przedłużył. A ile jeszcze będzie rządził przy pomocy dekretów, to tylko zdaje się, że on sam wie. I w tym sensie, jeśli polityczna sytuacja zgrzyta, to gospodarcza jest trudna i ocenia się, że 40-45% społeczeństwa klepie biedę. Ale Orban potrafi ich poruszyć dumą narodową, to, że jest wielkim politykiem światowego formatu, że najwięksi, a nawet papież Franciszek, który był przeciwko polityce Orbana migracyjnej. Parę lat temu nie chciał Franciszek Orbana widzieć, jak pojechał do tych seklerów. A teraz wszystko się zmieniło, no bo są bejke partii, czyli są za pokojem, no i niech w pokoju zostaną. Państwa zapraszam, drożyzna jest, ale tanie, ale dobre wino z węgierskiej winnicy zawsze kupić można, zawsze wypić należy. Kuchnia węgierska, temat sam w sobie, też jest z niczym nieporównywalna. Tylko jechać i tam być, ale czy zmienicie reżim na bardziej liberalny, to trochę śmiem wątpić. Zapraszamy na Węgry. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Mam nadzieję, że się przydałem. O wisont latasro. Co to znaczy? Ischmeitlem. O wisont latasro. Powtarzam, do zobaczenia, panie Piotrze. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan profesor Bogdan Góralczyk. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu za ten ciekawy wywiad. A ja bardzo dziękuję państwu za obejrzenie tej rozmowy z profesorem Góralczykiem. Nietypowo, bo nie o Chinach, a o Węgrzech. Dzięki, że wspieracie kanał Historia Realna na Patronite, na YouTubie. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne, bo dzięki wsparciu widzów po prostu możemy się na tej pracy skupić i działać. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red is Bad i książki. A na koniec oczywiście kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.